Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku. Jest to filmik z holem zakupowym dla żółwia. Będzie to mały hol, taki mini hol. To jest Sonia. Tak, ona skacze, bo chce dostać do Zuzi. I już wam pokazuję, co kupiłam. A więc jedną rzeczą jest książka. Jest to książka o żółwiach stepowych. Ona kosztowała jakieś 7 zł. I ja zdecydowałam, że kupię, bo nie wiem nic, bo nie wiem, po prostu wiem niewiele o żółwiach stepowych, bo pierwszy raz mam żółwia lądowego. I chciałam właśnie kupić taką książkę, a że była tania, 7 zł właśnie z taką książeczkę. Tutaj ze wszystkim, o żywieniu, o warunkach. W ogóle jest bardzo, bardzo dużo opisanych rzeczy. O terrarium. I kupiłam taką książeczkę o żółwiach stepowych. Z tej serii właśnie książeczki takie po 7 zł były o bardzo wielu rzeczach. Były też o chomikach, o chomiku syryjskim, bo w ogóle o dużo o rybkach, o pieskach różnych tych ras, tylko ja o pinczelku akurat nie spotkałam. No i była taka książeczka fajna. Już dużo można się z niej dowiedzieć. Zuzia tutaj chodzi, tu Sonia. Kolejną rzeczą jest karma sucha dla żółwia, takie granulki, to jest Tropical i to jest ten rozmiar L. I tutaj możecie sobie przeczytać, jak ktoś chciałby, jeżeli ktoś z was to ogląda, ma żółwia. Już się włączyło. I są to takie granulki, które zaraz wam pokażę. Takie granulki. O, teraz musiałam podnieść tą zakrętkę, bo mi spadła. I ten pokarm kosztował 2,50. Więc niewiele. Co, Sonia? No i to jest ta trzecia rzecz. To jest też dla żółwia, ale to już nie jest tak jakby specjalnie dla żółwia, bo znaczy ja kupiłam specjalnie dla żółwia, ale no to nie jest, nie kupiłam tego w zoologicznym, ani w, tylko kupiłam w normalnym sklepie, kupiłam w Tesco, Rukole i ja będę nią karmiła Zuzię. To już sobie otworzyłam. Są to takie listki. Mam nadzieję, że Zuzi akurat one posmakują. Chodź Zuzia. Położę. Tak, i Zuzia już próbuje. Co, Sonia? Zuzia już je. Tutaj wam odsłonię. No, teraz chyba już dobrze widzicie, jak Zuzia zajada tą rukolę. Oczywiście Sonia musi być przy wszystkim. Nic nie może przegapić. Widzicie, Zuzi smakuje ta rukola. Ona ją chętnie je, to dobrze, bo ona jest zdrowsza chyba niż sałata. I ma też te łodygi takie dość delikatne, więc coś jeszcze?
Co jeszcze? No więc dobrze, że jej posmakowała, bo i kupiłam tej rukoli. No i to jest cały właściwie taki mini hol dla żółwia, bo te karmy to już wcześniej kupiłam, teraz po prostu wam pokazałam w holu, a ogólnie ja ją już miałam wcześniej. Tą książeczkę kupiłam teraz, no i... No i to taki krótki, znaczy filmik może nie jest taki krótki, ale rzeczy kupiłam tylko trzy. Z tym, że karmę kupiłam już wcześniej. Więc myślę, że w tym filmiku to wszystko i do zobaczenia w kolejnych filmikach.